Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. A z nami wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Michał Kądziołka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie dyrektorze, pandemia koronawirusa mocno odbiła się na rynku pracy w Małopolsce? No trzeba powiedzieć, że odbiła się na pewno na rynku pracy. Pamiętam, jak ostatni raz byłem u Państwa w studiu, to był chyba początek roku, kiedy tak optymistycznie rozmawialiśmy sobie o tym, co będzie działo się na rynku. Wręcz nawet wyrażaliśmy takie stwierdzenia, że jest to już rynek pracownika, że to pracownicy dyktują warunki na rynku pracy, nie tylko w Małopolsce, ale i w Polsce, bo rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce. I to się zmieniło teraz? Niestety po tym koronawirusie, który pojawił się w grudniu w Chinach, kiedy w Europie pojawił się 24 stycznia, w Polsce niestety 4 marca, właśnie marzec był takim miesiącem, gdzie mieliśmy ciekawe zjawisko, bo w ofertach pracy wyraźnie zmniejszyły się wymagania stawiane kandydatom. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że okres miesiąca marca to był takim okresem paniki, szczególnie kiedy 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia już uznała to jako nie epidemię, tylko pandemię i odnotowaliśmy wtedy odpływ pracowników z Ukrainy. Dlatego pracodawcy szukali w Małopolsce i w Polsce sprzedawców czy doręczycieli przesyłek kurierskich. Sami też obserwowaliśmy puste półki w sklepach, bo rzeczywiście ten strach był wszechobecny. I tutaj nie ma co ukrywać, że koronawirus no niestety dotyka wszystkie branże i prawie każdą firmę. Straty, jakie ponosi gospodarka w tej chwili, zmuszają do szukania oszczędności i w efekcie spada liczba ofert pracy. Oferty, które się pojawiają, mogą nie być już tak atrakcyjne jak wcześniej. Osoby szukające pracy nie mogą już liczyć na dodatkowe gratyfikacje w postaci chociażby darmowej opieki medycznej w prywatnych placówkach, czy na przykład kart na siłownię. No widać ewidentnie, że pracodawcy szukają oszczędności i trzeba powiedzieć, że również szukają tych oszczędności w kosztach pracowniczych. No właśnie, panie dyrektorze, czy dużo osób straciło pracę w tych ostatnich tygodniach i miesiącach? No sytuacja na rynku pracy jest bardzo dynamiczna. Wiele osób jest zagrożonych utratą pracy. Część, trzeba powiedzieć, że już straciła źródło dochodów. No na koniec kwietnia liczba zarejestrowanych jako bezrobotne wyniosła w Małopolsce ponad 73 tysiące osób, wzrosła o ponad 6 tysiąca w stosunku do miesiąca marca oraz o ponad 4 tysiące więcej niż w miesiącu kwietniu. Więc trzeba powiedzieć, że bardzo dużo Polek i Polaków też powróciło do kraju. My staramy się wszystkim tym osobom jako Wojewódzki Urząd Pracy wychodzić naprzeciw, proponując wsparcie też. Panie dyrektorze, to tak po kolei. Co z pracownikami, którzy w ostatnim czasie stracili pracę? No przede wszystkim takie osoby widzimy już, że korzystają chociażby z różnych możliwości, które dają im urzędy pracy. I też dla mnie, pomimo że oczywiście to jest przykre zjawisko, że te osoby tracą pracę, to też przykrym było na stwierdzenie, chociażby które padało często pod koniec ubiegłego roku, gdzie wiele osób twierdziło, że urzędy pracy to są instytucje w ogóle niepotrzebne, a teraz widzimy, że te urzędy pracy są na pierwszej linii frontu i wspieramy nie tylko przedsiębiorców, ale również osoby, które tą pracę straciły, czy są też zagrożeni utratą pracy, ale w tym momencie głównie pracujemy nad tym, żeby jak najmniej osób tym kryzysem zostało dotkniętych i jak najmniej osób straciło pracę. Natomiast nasz urząd reaguje bardzo elastycznie, ponieważ od kwietnia uruchomiliśmy korzystanie z usług zdalnego poradnictwa zawodowego, tak aby tym osobom móc pomóc w formie zdalnej, bo wiadomo, że te kontakty zostały w tym momencie bezpośrednio ograniczone. Spotkania w tradycyjnej formie nie są możliwe, więc ta usługa online cieszy się w tym momencie dużym powodzeniem. Opracowaliśmy standard zdalnej usługi doradczej. Dzięki temu każda osoba, która decyduje się na spotkanie online ze specjalistą,
może być pewna, że zostaną spełnione wszystkie wymogi dotyczące świadczenia usług doradztwa zawodowego. Wszystkie te oczywiście, które obowiązują w kontaktach bezpośrednich. I tu trzeba powiedzieć, że do tej pory z usługi zdalnej w naszym urzędzie skorzystało ponad 700 osób i też uruchomiliśmy specjalnie z dniem 1 kwietnia, bo też działaliśmy bardzo, bardzo szybko i sprawnie, specjalną infolinię. Uruchomiliśmy 6 specjalnych numerów telefonicznych i adres mailowy info@wup.krakow.praca.gov.pl, pod którymi to telefonami czy też tarczą są dostępni nasi pracownicy od 8 do 18, od poniedziałku do piątku. Jesteśmy cały czas otwarci dla wszystkich osób, zarówno tych, którzy są zagrożeni utratą pracy, tych, którzy utracili pracę, jak również przede wszystkim w tym momencie dla firm, bo tych połączeń mamy w tym momencie najwięcej, bo warte, myślę, podkreślenia jest to, że do 12 maja w Wojewódzkim Urzędzie Pracy konsultanci infotarczy udzielili ponad 1800 odpowiedzi mailowych i odbyliśmy ponad 6 tysięcy, prawie 7 tysięcy konsultacji telefonicznych, więc to pokazuje, jak ogromne jest w tym momencie zainteresowanie naszą ofertę. Zanim dokładnie powiemy, na czym polega pomoc dla firm, dla drobnych i większych przedsiębiorców, powiedzmy jeszcze, jak wygląda pomoc dla osób wracających z zagranicy. Tak, dokładnie. Mamy pomoc dla osób, które wracają z zagranicy. Mamy uruchomiony projekt Nowy Start w Małopolsce. Takie osoby, które powróciły z zagranicy, mogą zgłaszać się do nas, jeżeli chcą też i planują tutaj właśnie kontynuować swoje życie zawodowe, bo też nie ukrywajmy, są takie osoby, które czasowo wróciły do Polski, obserwują to, co dzieje się za granicą i ewentualnie rozważają, czy wrócą za granicę, czy zostaną w Polsce. Jeżeli chodzi o tutaj takie dane, to można powiedzieć, od osób, które powróciły z zagranicy, to w marcu i w kwietniu wpłynęło do Wojewódzkiego Urzędu Pracy 957 wniosków do Zespołu Koordynacji Systemu Zabezpieczenia Społecznego, więc to pokazuje, że te osoby realnie myślą o tym, co ze sobą zrobić. Niemniej jednak tu bardzo zachęcałbym wszystkich do skorzystania z oferty właśnie naszego programu Nowy Start w Małopolsce, ale i innych projektów. Na czym ten projekt polega, panie dyrektorze? To jest projekt, który przede wszystkim ma pomóc osobom tutaj na nowo jak gdyby zaadoptować się w Małopolsce. Takie osoby również będą objęte naszym bilansem kariery. Razem z doradcą zawodowym będą taki bilans mogły sporządzić. Korzystając z fachowej pomocy, takie osoby będą mogły określić, co potrafią, czego dotychczas nauczyły się za granicą. Być może za granicą nabyły jakieś kompetencje, które nie mają jeszcze potwierdzone certyfikatem. Zostaną też skierowane przez naszych doradców ewentualnie do projektu, który pomógł, w ramach którego będą mogły potwierdzić te kompetencje nabyte za granicą egzaminem. Także jest to taka kompleksowa usługa wsparcia. Dodatkowo też nasi doradcy obejmują wsparciem też rodziny tych osób, pomagając im tutaj chociażby w kwestiach w przyszłości, czy to znalezienia szkoły dla dzieci, czy żłobka, bo niejednokrotnie trzeba sobie szczerze powiedzieć, dużo osób, które wróciło, to są osoby, które naprawdę dawno w Polsce nie były i ta rzeczywistość, która jest obecnie w naszym kraju, te osoby często zaskakuje, ale też możemy w tym momencie takim osobom zaproponować udział w naszych projektach kierunek kariera czy kierunek kariera zawodowa. I tu chciałbym, żeby wybrzmiało podczas tej rozmowy, że osoby, które byłyby zainteresowane udziałem w projekcie kierunek kariera, mogą dostać 180 bonów o wartości 2700 zł na szkolenia językowe, komputerowe i kursy prawa jazdy. Jak i również mamy projekt kierunek kariera zawodowa, gdzie można otrzymać łącznie 337 bonów o wartości ponad 5000 zł na szkolenia zawodowe, na również język obcy zawodowy czy prawo jazdy kategorii C, C plus E wraz z uprawnieniami. Uściśle, panie dyrektorze, z tej oferty mogą korzystać tylko osoby wracające z zagranicy? Nie, absolutnie. To jest dla wszystkich. Tak, jak najbardziej. Z tej oferty mogą również korzystać i korzystają osoby, które
mieszkają w Polsce. Te projekty, które w tym momencie wymieniłem, czyli kierunek kariera i kierunek kariera zawodowa, funkcjonują od 2016 roku i ponad 21 tysięcy osób skorzystało już z usługi doradztwa zawodowego. Prawie 9 tysięcy osób podpisało umowy na bony, a ponad 4,5 tysiąca osób podniosło już swoje kompetencje. Panie dyrektorze, bo czas nam ucieka, więc musimy przejść szybko do przedsiębiorców. Co dla drobnych przedsiębiorców? No tutaj drobni przedsiębiorcy mogą skorzystać, jeżeli chodzi o kwestie. Oczywiście jest wsparcie, które oferuje Wojewódzki Urząd Pracy i które oferują powiatowe urzędy pracy, ale też wartym podkreślenia jest to, co zaproponował również Zarząd Województwa Małopolskiego, który przygotował program Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej finansowanej ze środków unijnych, gdzie zawierała ona dotacje dla MŚP z tytułu rekompensaty dla przedsiębiorców, które odnotowały wyraźny spadek obrotów. I tutaj na ten pierwszy pakiet było przygotowane 192 miliony złotych. Natomiast jeżeli chodzi o Wojewódzki Urząd Pracy, to przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w przypadku spadków obrotów. Od 1 kwietnia mamy tą możliwość uruchomioną. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, z tego przedsiębiorcy mogą skorzystać. Pieniądze pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i tutaj mamy takie możliwości wsparcia. Jeżeli przedsiębiorcy wykażą spadek obrotów nie mniej niż 15% w ciągu dowolnych dwóch kolejnych miesięcy od stycznia 2020 w stosunku do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy roku ubiegłego, czy też nie mniej niż 25% od stycznia 2020 w porównaniu do miesiąca poprzedniego, przedsiębiorca może ubiegać się o sfinansowanie części wynagrodzenia pracowników w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy spowodowanego spadkiem obrotów. I wsparcie będzie możliwe przez 3 miesiące. Wnioski można składać na 2 sposoby. Elektronicznie, do czego zachęcam, za pośrednictwem portalu praca.gov.pl i w formie papierowej. Tak mówię w największym skrócie. Rozumiem, że te wszystkie szczegóły są na stronie, są na naszej stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Tak, zachęcam, aby wszyscy zainteresowani weszli na naszą stronę. Jest zakładka tarczy antykryzysowej i naszego wsparcia. Tak jak powiedziałem, jest dostępna infolinia i tam wszyscy dowiedzą się już konkretnych odpowiedzi. Panie dyrektorze, króciuteńko na koniec. Czy w sytuacji, w której istnieje realne ryzyko utraty zatrudnienia i zmienił się ten rynek, o czym mówił pan na początku, to już nie jest rynek pracownika, a pracodawcy, tak się stało po pandemii koronawirusa. Czy istnieją branże, które wciąż poszukują pracowników i jakie są to branże? Znaczy, tak jak powiedziałem na samym początku, że głównie w tym momencie dotyczy to branży sprzedawców czy doręczycieli przesyłek kurierskich. Tutaj widzimy, że jest to stałe zainteresowanie właśnie zatrudnieniem pracowników. Trzeba powiedzieć, że w ostatnim czasie spadło zainteresowanie tak zwanymi pracownikami umysłowymi, natomiast wzrosło pracownikami fizycznymi. Niemniej jednak trudno w tym momencie wyrokować, jak to będzie wyglądało w najbliższej przyszłości, bo tak jak też wspomniałem, rozmawialiśmy na początku roku w super perspektywie, bo ten rynek pracy naprawdę kreował się fantastycznie i niestety w jednym momencie wszystko nam się załamało. Więc teraz... Miejmy nadzieję, że pójdzie to jednak w dobrym kierunku. Bardzo dziękuję. Dokładnie. Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Michał Kąciołka był gościem programu. Dziękuję i życzę miłego tygodnia.